Witam w programie Kobieta Cafe. Dzisiaj porozmawiamy o zdradzie. Nie ulega wątpliwości, że skok w bok to jest zdrada, jeżeli jest się w stałym związku z partnerem. Bez tabu, bez wydawania sądów i bez znieczulenia. Ten skok w bok jednak się przydarza niektórym kobietom, bardziej lub mniej świadomie. A naszym gościem specjalnym będzie Kasia Cerekwicka, która zdradzi, czy nowa fryzura otwiera nowy rozdział w życiu. 3 dni po tym płakałam strasznie, łzami po prostu. A to było pierwszy raz, kiedy ty tak skróciłaś tak, radykalnie, ostatni raz prawda? Miałam taką fryzurę w wieku 5 lat. Na koniec sprawdzimy, jakie składniki powodują, że kremy działają. W aptece te kremy są przebadane i rzeczywiście wiadomo, że ta witamina C wnika do skóry i działa. I zastanowimy się, czy potrzeba nam Viagry dla kobiet. Dobrze, mamy Viagrę dla mężczyzn, czyli niebieską tabletkę. Zmieniamy kolor, robimy różową tabletkę, mamy Viagrę dla kobiet. Zapraszam. Cynicy powiadają, że trójkąt jest figurą geometryczną o najbardziej stabilnej podstawie. A wy wierzycie w monogamię? Tak, ja wierzę. Biologia nie wierzy, ale Pola Czarnecka wierzy. Pola Czarnecka jest naiwniaczką i wierzy, mimo wszystko. Anna? Ja wierzę w anioła stróża, ale czy to znaczy, że on jest? A czy skok w bok to już zdrada? Nie ulega wątpliwości, że skok w bok to jest zdrada, jeżeli jest się w stałym związku z partnerem. Zaczekajcie, naukowcy mówią, że skok w bok to zakupy genetyczne. Ładnie to określają, prawda? Przyznawać się, czy raczej niekoniecznie? A po co? Nie, chyba nie, jeśli już się zdarzy, to raczej nie. Nie, 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 absolutnie nie, no nie, nie wiem, trudno mi teraz, bo to takie myślenie jakby na... bez pokrycia, ale... No to pokryjmy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ci się zdarzyło, tak? Gdyby mi się zdarzyło, to ja ani minuty nie utrzymała tego w tajemnicy. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że o wszystkim mówię mojemu partnerowi z tej wielkiej miłości i lubię mu o wszystkim mówić. No tego byś chyba nie lubiła. Chcę, żeby on o wszystkim wiedział, dlatego też trudno mi sobie wyobrazić, że mu po prostu taką fangę w nos funduję i mówię, słuchaj, zdradziłam cię. I co teraz zamierzasz z tym zrobić? Ale słuchajcie, to chyba zależy właśnie od tych relacji, jakie panują w związku. No ale mówić nie mówić. No, zdarzył się skok w bok. Mówić chyba wtedy, kiedy... Kurs o konferencję. Ale jak się może przytomnej kobiecie dorosłej, odpowiedzialnej, która jest świadomie związana z facetem, zdarzyć skok w bok? Przepraszam, skok w bok się planuje, prawda? Skok w bok się wykonuje, bo wyobraźmy się sobie taką sytuację. Agnieszka, jest wyjazd szkoleniowy w pracy, jest wieczór po konferencji, po szkoleniu, jest bar hotelowy, sytuacja luźna, przyjemna, jest nowy kolega z pracy i ten kolega się przysiada, dosiada i coś zaczyna iskrzyć, no i zaiskrzyło, no i poszły konie po betonie, no i spędzili razem noc. I teraz ona wraca do swojego domu, gdzie ma męża, którego kocha i dzieci, którymi się czule opiekuje. No mówić, to co ma nie mówić? Mówić. No to chyba nie. Jeżeli jest szczęśliwa z tym mężem i nie planuje od niego odejść, to nie mówić. Oczywiście, że nie mówić, bo ten skok w bok jednak się przydarza niektórym kobietom, bardziej lub mniej świadomie. Planują lub nie, tego do wiadomości. Ale to się zdarza. Jeżeli kobieta tkwi w nieszczęśliwym układzie, jeżeli tam już są piętrzące się nieporozumienia, jakieś utrata wzajemnego zaufania, jakieś wzajemne pretensje, żale, no to pewnie to jest ten motyw zdrady i wtedy należałoby się zastanowić, czy zdradziłam, dlatego, bo chcę odejść, prawda? Nad sensem tego związku.